wszystkim, jestem Ola i witajcie na moim kanale. Słuchajcie, ostatni vlog w tym roku. Generalnie okej, umówmy się, nie było tych filmów za dużo, ale spokojnie. Dajcie mi jeszcze jedną szansę, tak? Nie obiecuję, ale postaram się poprawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Słuchajcie, ostatni w ogóle film w tym roku. Sylwestrowy. Jak zawsze spontaniczne. Ale słuchajcie, dobra, do rzeczy, Ola. Jest północ, ja dojechałam właśnie do Wrocławia bez Fecia, rozumiecie to? Zacznijmy od tego, że jest 30 grudnia i przyjechałam tutaj bez Felusia, ponieważ przyjechałam tutaj tylko na Sylwestra na 4 dni i wracam z powrotem, dlatego nie brałam Felcia, został ze wszystkimi, z dziadkami, z mamą, z Niki, żeby się nie bał petard, no bo tak czy siak byłby sam w domu, a bardzo bym nie chciała, żeby został sam, samotnie, mój misiu słodki, Boże. Bardzo za nim tęsknię, jestem tak cały czas przyzwyczajona, że wiecie, on tutaj u mnie jest na miejscu pasażera, że popiszczy sobie, ja mu dam łapkę, że zawsze jego rzeczy muszę przynieść i tak mi jest normalnie, mi się aż chce płakać, że go nie ma. I w ogóle to przyzwyczajenie, że będę teraz sama w chacie, nie będę długo sama, ponieważ właściwie już dzisiaj muszę po północy, o 11 przyjeżdża do mnie Kasia na Sylwestra. Zapytacie, a co z Moniką? Spokojnie. Moniczka dalej jest. No, bardzo się cieszę, że Kasia przyjeżdża, czyli przyjeżdża do mnie 30, zostaje do 2. Mamy w planie oczywiście jutro nasze tradycyjne śniadanko do Charlotte. Może jakaś shisha wieczorem. No i co, będziemy chillować przed Sylwestrem. Ja jeszcze totalnie nie wiem, co ubiorę. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że chciałam trochę po takie buty. W sensie po takie kozaczki na szpilce. Cieszę się, że się w domu wykąpałam, zrobiłam włosy, bo zostało mi tylko nałożyć samoopalacz dzisiaj. Czeka mnie tak naprawdę kilka godzin sprzątania niestety, bo po co było posprzątać przed wyjazdem? Lepiej teraz na tę chwilę, gdzie jestem już totalnie zmęczona. No ale dobra, może się jakoś zmotywuję i posprzątam chociaż sypialnię i łazienkę. Na upartego mogę wstać rano, prawda? O co najmniej 5. I posprzątać kuchnię i salon, no wiadomo. Dobra, ja teraz jadę, podjeżdżam tutaj i muszę wynieść wszystkie rzeczy z auta, bo mam oczywiście całe auto załadowane, a jestem tutaj tylko na 4 dni? 3? Nie, 4. No, także widzimy się za moment. Ale wiedziałam, że tak będzie, że jak wszystko sobie już wniosę do mieszkania, usiądę, to mi się totalnie nic nie będzie chciało robić i tak właśnie jest. Słuchajcie, najchętniej to bym poszła teraz do łóżka, odpaliła sobie Netflixa albo 40 kontra 20, bo to uwielbiam i cały czas oglądam na playerze. No ale niestety, jeśli to teraz uczynię, to będę musiała wstać o 4. Nie, to nie dla mnie. Słuchajcie, spóźniona jak zawsze, ale jadę już po Kasie. Ogarnęłam mniej więcej chatę, tam jeszcze muszę się wypakować to, co przywiozłam do Wrocławia. Podłoga umyta, jeszcze muszę wstawić naczynia do zmywarki, ale to już jak będzie Kasia. No i co, moja stylóweczka na maksa luźna. Jeszcze w ogóle pobrudziłam się czymś tutaj, nie wiem czy widać. No, może nie widać, to spoko. Super bluza, którą dostałam na święta z Local Heroes, ma przepiękny kolor i jest super, bo też pod spodem nie ma takiego pluszowego misia, przez które robi się na maksa gorąco. Więc jestem super zadowolona. Szybki makijaż zrobione. I jadę już po Kasie, jedziemy na śniadanko i wiem, że jest na mnie zła pewnie, ale każdy wie, że ja muszę się spóźnić, no sorry. Ale jakbym mogła zapomnieć, żeby pokazać Wam dopełnienie tej cudownej stylizacji, czyli moje cudowne buciczki i torebeczka. I teraz wszystko się zgadza, wychodzę już. Patrzcie, kto jest ze mną. Cześć! Ale źle wygląda. Drobne spóźnienie, tylko Ola, godzinę się tylko spóźniłaś. Godzinę. Teraz szukałyśmy parkingu i idziemy na siedanko. Jak się czujesz we Wrocławiu, że przyjechałaś na Sylwestra? Jest super, poszukałyśmy miejsca długo, ale teraz idziemy zjeść i będzie super. Zapomniałam nagrać, co zamówiłyśmy, ale oczywiście nic się nie zmieniło. Ja standardowo to samo, omleciki. I Kasia zamówiła sobie tą kanapkę z kozim i miodem, prawda? No. Chyba tak. Tak, to wygląda. To będzie niedobre. Będzie. Dobra. Słuchajcie, ja już umieram z gorączki. Jesteśmy z Kasią w Starbucksie. Wzięłyśmy sobie obie... Czy też masz karmelowe? Tak. No, to karmelowa jest latte. Tam moje spodenki na Sylwestra. W ogóle jaka brudna ściana. Ola, ja na to nie zwróciłam uwagi nawet. Weź to zrób. Nie, ja nie będę dwa razy spadać tam. No dawaj mocno. Czego ty już nagrywasz? Słuchajcie, Kasia mnie pół dnia męczy, żebym nagrywała z nią
film. Wiecie, ja chcę być na YouTubie w końcu. W ogóle zaczniemy od tego, że będziemy teraz... O, nie. Zacznijmy od tego, że się byliśmy za chyba cały dzień. Powiedzmy nasz dzień. Opóźniłam się po Kasie godzinę. Poszłyśmy na śniadanie do Charlotte, tam najedłyśmy się bardzo. Później pojechałyśmy do Magnolii. Poszłyśmy na kawę do Starbucksa, mi było strasznie gorąco, kolejka w noży była tragiczna. Poszliśmy jeszcze kupić mi spodnie od piżamy, po Kasi rzęsy, które... Rzęsy, które miały pierwszy raz nakrojone rzęsy przez Olę, więc... Boję się trochę, jak będę wyglądać, bo kupiłam takie wielkie rzęsy. No, ładne właśnie. One mają kryształki chyba, nie? Takie trzy tak, z boku. Tak, więc zobaczymy. Rajstopy, kupimy takie tam pierdoły. Później pojechałyśmy do Galerii Borek. Kasia. Czeka, dlaczego to się nazywa Borek? Czy ktoś może mi wytłumaczyć, kto jest z Wrocławia? Proszę. Ja nie rozumiem. Tak, tam pojechaliśmy po buty, które okazało się, że nie było, więc pojechaliśmy na drugi koniec miasta do Korony, w której mieliśmy jakiś spadek energii, zjedliśmy jakieś dziwne jedzenie, ale... Nie było złe. Było, powiedzmy. Coś takiego jak marsze. No. Kupiliśmy tam buty i właśnie teraz zrobimy haul zakupowy. No, wyjechałyśmy już do biedy. Witam, teraz będzie biedronkowy haul. Proszę bardzo. Co my tu mamy na Karagonik. Szyneczkę, bo jutro na śniadanie coś trzeba zjeść. Jaka to jest? Krakowska cienko krojona. Co cię tam zbawię? Mięsko, oczywiście do spaghetti. Ola robi dobre. Ulubione Oshi. Feta, bo Ola zawsze daje fetę na spaghetti. Dajcie znać, czy też tak robicie. To coś to w ogóle? Coś to jest to aha, do spaghetti. W sieci sobie uświadomiłam, że tego nie dodaję. Pokazałaś mi, bo będę musiał z pomidorową. Mini papryczki, ja uwielbiam papryczki. I jutro robimy deskoserów taką, wiecie. Przyprawa do trzeba spaghetti. Trzeba iść na łatwiznę trochę. Dróbki, ale powiedziała, że to nas uratuje, jak będziemy głodne. Już widzę, jak wrócimy z imprezy, to będziemy jadły pewnie. No, jednego pomidora. Pomidor. Do makijażu. Ja marzę o tym, żeby zmusić makijaż. No. Dwa razy myśl na kanapkę, ale mówi, że rano sobie podbijemy cukier tym. To widzę. Chipelki. Mamy co? Pieczone żeberka i zielona cebulka. Ola, tu nie ma miejsca na to. Pomidory. Bo dodamy do spaghetti. I to już dodasz do spaghetti? Tak. Mleko, ale jest tylko 3-2. Bez laktozy 3-2, ale było bez laktozy, więc to jest nie zjesz. Chleb, proszę bardzo. Mamy tak, kureczki. Tutaj mamy kolejną zupkę, takiej baśny, która była pomidorowa. Mamy makaron na stwierdzenie, że jesteśmy fit, pełnoziarnisty. Dwa razy kabanoszki drobiowe. Serek śmietankowy. Najlepszy serek, podkreślam. Gumy do życia. Żeby zapamiętali, jaki serek zrobić. Zapamiętajcie, kochani. Gumę do życia, jak miałam się podziały trochę buźni, serek Golda, salami do deski serów. Ola wzięła jakieś orzeszki. Meksykańska salsa. O, to jest hit. Sery. Krakersiki, no i oczywiście najważniejsza rzecz. Jak mi nas głowa bolała. Przejdźmy do popity. A to, o, słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście o tym. Ola mi o tym powiedziała, dopiero dzisiaj nie wiem, co to... Wojtek Gola i jego nowy napój popita do popijania napoi wysokoprocentowych. Jaki smak? Mango marakuje. I niby to ma nam pomóc, żebyśmy nie miały... Wątrobę wspomaga. Moje buty, bardzo! Przez które jeździłyśmy chyba przez 10 godzin, Ola. Nie było prawie w żadnym sklepie, to była ostatnia para kartu, no i wygląda jakby przyszedł po prostu 1000 km. Ale najważniejsze, że jest... Ile była cenówka tańsza, Ola? One normalnie kosztowały 260. Ogólnie kupiłam w CCC, wspominałam, ale przez DVD też są chyba tylko droższe, bo sprawdzałam. A były też na promocji za 150 zł. To się opłacało strasznie w ogóle. Jesteście na to gotowi? Nie. Skóra węża! Patrzcie! Słuchajcie, 11 cm. To ma 11 cm. No. Takie coś. Wiadomo, że to nie jest jakieś super jakość, no bo wiadomo, nie jest prawdziwa skóra i tak dalej, ale na jedno, dwa wyjścia się nadaje. Mam nadzieję, że jutro wytrzymam i że się tu nie zabiję, bo to jest mega śliskie, ale jeszcze zobaczymy. Czytam w internecie, że można popsikać tą podeszwę lakierem do włosów, albo zetrzeć papierem ściernym, albo pilnikiem. No bo nie masz papieru ściernego, myślę. Pomyślę, że nie. Dostałam na święta piżamę. W ogóle w Tezeniu są super piżamy i nie są wcale tak drogie, aczkolwiek kupiłam jedną piżamę tam właśnie na święta i miała takie fajne serduszka, takie hologramowe jakby, ale okazało się, że te serduszka jednak są takie, że szybko mogą się sprać w praniu, bo była taka jakoś średniawa. Więc teraz kupiłam sobie kolejne spodnie stamtąd, bo naprawdę mają super piżamy. Oni w ogóle też mają super gadki. Widziałaś w ogóle jakie ceny są? Że jak będziesz pić par, to płacisz chyba 8 dych. No, to się opłaca właśnie. Takie tym razem.
Zeberkowe. One są takie, zobacz, takie pluszowe misiutki. Ej, nie widziałam, są takie zajebiste. Kozak. Serio? I teraz musicie lecieć tam. Nie, fajna jest cena, bo słuchajcie, ja przed świętami zapłaciłam za te spodnie 85 zł, a teraz one kosztowały 40 zł. Rozumiecie? A są superowe. Proszę zbliżenie na moją twarz. Tak się robi. Tak. Dobra, trudno. Zabrać tą rękę? Nie wiem, czy widzieliście w ogóle na TikToku i wszędzie jakiś ten hit tej maski do ust z firmy... Powiedzmy, że ta firma się nazywa Laneige. Tak ładnie brzmi. Nie wiem, jak się wymawia tę firmę. Gdzie jest smak w końcu? Grapefruit? Ja wziąłam grapefruit, bo jeszcze ten, co tobie się podobał, ten... Cotton candy to było chyba. To, ale nie wiem, ten czekoladowy, ten taki brązowy, ale go nie było. Nie było. Był jeszcze cytryna, ale dawał jak kostkę do toalety. I był jakiś taki bezzapachowy. I był taki jakby zwyczajny, może kogoś drażni zapach czy coś. I ponoć one są genialne na usta, zobaczymy. I mają taką słodką. Boże, nie mogę, Ola. A w ogóle jaki ten, jaka perfecka, kejsik na szpatułkę. Wiesz, to jest takie smugi, czy to zabrać chociaż to? Nie. Daj mi to. Ale teraz przejdźmy do rzeczy, ile to kosztowało. No ogólnie myślałyśmy, że jest promocja, ale nie doczytałyśmy, że tylko na makijaż. Aż tu otworzyłam, jak pachnie. 115 zł za to dziadowskie małe pudełeczko. Ale nie, myślę, ale że to będzie warto. To na usta starczy na długo, zobacz, bo to tak. Ile, no bo ile tak obierzesz szpatułką? No. Ja ostatnio mam takie w ogóle jakieś usta... Ja mam takie suche. No właśnie suche, suche. Ja jeszcze przygryzam te suche skórki i już mam tragedię. To przez to, że jest zimno. No to. Wkładać, czy ty wiesz, nie chowasz. No chowam. Zrywko. I co tak będziemy robić? Rajstopy. A szybki do zadania. Łóżmy hebę. A ja influencerką nie będę. Coś takiego. Maska za 8 zniko chyba. Prawie kojarzy się takie duże odżywki w tym takich wielkich tych wiadrach. To była taka mała wersja. Słuchajcie, za 8 zł. Zobaczymy, bo ja chciałam takie, żeby były włosy takie gładkie, być takie. To jest wyciąg oleju oliwkowego i białka jedwabiu do suchych, nieżywotnych włosów. To są właśnie moje włosy. Moje też. O, to są moje rzęsy, o których mówiłam, ale tego nie będzie widać. Ale jak ty to robisz? Ładne. Kupiliśmy je gdzie? W Rossmanie i były chyba za 15 zł. Były jeszcze takie z końcówkami brokatowymi. I Ola jutro będzie mi je przyklejać. Powodzenie. Tego to ja się boję. No super, mów mi tak nie, więcej. Nie, no dobra, radę spokojnie. Klej z czego to jest? Donegala. Nie wiem, czy jest dobry. A nie było w sumie jakiegoś wyboru takiego. Nie, nie było tego duo. A tylko kupowałyśmy. Za ile były? Za 100? Za 80 zł. O. Takie, o... Płatki pod oczy, bo będziemy to dzisiaj czy jutro robimy te maseczki przed wyjściem może. Jak się nazywa? Penseta? Aplikator do sztucznych rzęs. No wiecie, o co chodzi. Eyeliner z Lovely, on jest najlepszy ever za 12 zł. Ja jestem fanką tych takich w pędzelku, no. A ja też powiem, że używałam kiedyś tego w pisaku i w ogóle mi nie działało. Także mam jeszcze co zostawić. Bo ogólnie Ola, kiedy miałaś urodziny, to było nie, 30-10? 29 byłam blisko. I Ola organizowała tę imprezkę i w ogóle. I teraz przyjechałam w końcu na Sylwestra i Ola dostała prezent spóźniony. W ogóle miałam inną wizję, ale... Powiedz jaką. Nie mogę powiedzieć jaką, bo ja to wykorzystam kiedyś jeszcze. Powiedz jak. Nie mogę, Ola. Słuchajcie, pierwsza rzecz to taka mgiełka o zapachu mango, przepiękna i z, tak. Powiedz, do czego to porównałaś, nie, może nie. Lepiej. Super się mi przyda na siłownię, bo ja zawsze miałam jakąś mgiełkę w torbie, więc fajnie będzie na siłownię. Ale słuchajcie, jest taki super zestawik. Z rytuazem. Słuchajcie, taki olejek, taki brokatowy, wspaniały. No i tu mamy jeszcze skrab, krem. I pianka jest taka do mycia, także będzie dzisiaj testowanka, bo dzisiaj robimy spa, musimy. Musimy wszystko pochować. Ola, nie chcę. Chwilę odpocząć, bo my naprawdę dzisiaj ani nawet nie odpoczęłyśmy. Nie. Chwilę potrzebuję usiąść, przeglądać TikToka i się zrelaksować i później dopiero ruszyć. Dzień dobry, w ten cudowny, piękny dzień z Kasią. 31 grudnia, słuchajcie, dzisiaj to się wydarzy. Dzisiaj będzie super imprezka, nowy rok, wszystko. Jest godzina 13, a my mamy wciąż dużo do zrobienia. Ja mówię, co chwilę wstajemy, a ty nie. No bo ja muszę się tutaj rozbudzić. Idziemy zaraz kupić coś na muszki, owocówki i do biedry po coś na śniadanie, bo nam się nie chce robić za bardzo. Tak naprawdę zaraz będzie 15 z tego wszystkiego i musimy się już zacząć szykować, bo... 5 godzin to za mało może być. Wyszłyśmy w końcu z chaty i jedziemy po jakieś śniadanko, ale jest tak cieplutko. Zimno. Zawiało tak. Zobacz, jaki ciepły wiaterek wieje. Jedziemy do dole? Moja stylizacja, czyli cała bluza, spodnie odbierzemy. I oby było otwarte jeszcze jakiś sklep. No, dołem, idziemy. Ja
jak nie, to nie wiem, co zrobimy. Pojedziemy do żabki. No. Mamy lekką obsówkę czasową, tak, ale Kasia jest, tutaj szykuje cheese board, jak ona to powiedziała. Tam mamy inspirację. Słuchajcie, ale nie. Najładniej nam wyszło teraz. Spójrzmy na to dzieło, na tą różę. Ja to zrobiłam. Zobaczcie, ta róża. Jak ktoś chce róże z salami, to dajcie znać. Założę taką firmę. Cheese boardy. Tutaj mam różne serki, krakersiki. Kasia, robisz to, mam kałamarskie, zaraz to ogarnę. I tamto jeszcze, no tak. I papryczki! Zaraz, dobra, zaraz. Dużo rzeczy mamy, ej. Bez przesady. Masz te krakersy tam zrób. Tak, to się proszę bardzo prezentuje. Spójrzcie na Kasię, dzieło, ją wspierałam mentalnie. Nie, no, już aż się psiki ułożyłam. Bardzo ładnie to wygląda. Tu mamy nasz asortyment kolejny. Chłodna. Ej, taka w sumie mogła być chłodniejsza, ale no, jest gites. Nie, nie, nie wyszło, nie? I ciekawi mnie to na maksa, zaraz będziemy pić. Idziemy się teraz ogarniać. Mamy 1 stycznia, ja się właśnie wykąpałam. Kasia się właśnie kąpie, oglądamy telewizję, czyli my zaraz będziemy iść do łóżka i poglądamy coś tam, ale... O mój Boże, to był bardzo ciężki dzień dzisiaj, bardzo, bardzo ciężki. Ale... Daliśmy radę, zamówiliśmy sobie na końcu jakieś jedzonko, Kasia burgera, ja rosół i placki ziemniaczane i to wszystko było 5 na 10 dosłownie, bardzo średnie. Jutro jeszcze idziemy sobie na śniadanko zjeść, no i ja odwożę Kasię na dworzec i ja jadę do domu, ale i tak muszę przyjechać na weekend do Wrocławia, bo mam studia i egzamin, Boże Święty, także jutro się zabieram już za naukę. Zobaczę Fesia, nie mogę się doczekać, aż go pobłucham i wytulę. I to tyle, słuchajcie. Sylwester zaliczam do udanych, ale dzisiejszy dzień do tragicznych. Trochę mogę wam się pochwalić, właśnie skończyłam studia, w sensie dzisiejszy dzień. Miałam dzisiaj ten egzamin, a raczej kolokwium z historii prawa i zaliczyłam, słuchajcie, na 3,5. Dla tych, którzy nie wiedzą, od 3 jest zaliczenie. Ja mam na 3,5. Pan jest bardzo miły, próbował mnie jeszcze dopytywać, żeby coś ode mnie wyciągnąć, ale nie ma szans. To było dosłownie jakieś 16 stron A4 do nauczenia się, milion pojęć różnych i tak dalej, więc jak na pierwszy ustny egzamin to jestem w miarę zadowolona. Chciałam 4 chociaż, ale też nie oszukujmy się, zaczęłam się uczyć dopiero wczoraj tak naprawdę, czyli dzień przed tym kolosem. Wiem, słabo, ale na następne razy już się polepszę i postaram się na więcej, ale cieszę się, że mam już to ze sobą, bo ja z historii jestem po prostu jak tragedia, historia to nie jest dobre połączenie, więc mam już to ze sobą. Jeszcze będę miała ustny z historii prawa, w ogóle już taki egzamin łączony ze wszystkiego, także to też będzie kosmos. Ale słuchajcie, w sumie to, że teraz dostałam te 3,5, zmotywowało mnie do tego, żeby teraz sobie przysiąść i na pozostałe egzaminy, bo teraz mam taką sesję, już uczyć się z większym wyprzedzeniem, ale trudno. Ważne, że zaliczone, prawda? Prawda. To po prostu ja nie mogłam przez to spać i to była tragedia. Teraz już w końcu jadę do domu, kupię jeszcze coś do jedzonka po drodze, jadę do Felcia, będziemy sprzątać, relaksować się. No i jutro znowu na studia, jutro w miarę luźniejszy dzień. I od poniedziałku siadam do dalszej nauki, słuchajcie, bo jeszcze mamy egzamin z logiki, prawoznawstwa, ekonomii, historii prawa i z angielskiego to easy, ale ta reszta... Przy okazji nie komentujmy też tego, co się stało z moimi rzęsami, bo każdy jest w inną stronę i już jest masakra, muszę iść na zupełnie nie, ale totalnie nie mam czasu. Może mi się uda w przyszłym tygodniu, ale wątpliwa sprawa. Także no, nie zwracajcie uwagi na rzęsy. No i też z tego miejsca chciałabym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dawajcie koniecznie znać. Czekam na opinię, czekam na noworoczną motywację. Słuchajcie, ja się cieszę, że powróciłam. Więc co, bardzo dziękuję wam za oglądanie. I do zobaczenia!